Państwu Ewa Pawela, sygnalistka kontroli umysłu. Proszę Państwa, jak się od 5 lat sukcesywnie okazuje, kontrola umysłu jest tak bardzo węzłowym problemem współczesności, że odnajdujemy jej implikacje praktycznie w bardzo wielu tematach i ta lista tych tematów, gdzie bronie elektromagnetyczne, bronie psychotroniczne, czy bronie oddziaływanie zdalne, energetyczne się przejawia, w miarę upływu czasu po prostu się rozszerza. Proszę Państwa, ja dzisiaj postanowiłam skomentować aktualną sytuację na Bliskim Wschodzie, to znaczy przeciąganie liny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Od już ładnych paru miesięcy utrzymuje się takie stałe napięcie. Jesteśmy straszeni tym, że trzecia wojna światowa to już tuż, tuż, no i że właśnie na tej wojnie zetrze się Gog z Magogiem, zgodnie z, prawda, przekazami biblijnymi. I na to tak naprawdę wydają się czekać z utęsknieniem niektórzy przedstawiciele ultrareligijnych środowisk żydowskich. To może temat na inną okazję, ale ja słucham regularnie takich dwóch rabinów z Jerozolimy. Jeden właśnie mówi o tym po francusku, drugi po angielsku. Obydwaj z utęsknieniem czekają, dlatego że w ich optyce, według Talmudu, według zapisów jeszcze z XII wieku, od tej właśnie wojny globalnej, totalnej, Goga z Magogiem, ma zależeć przyjście żydowskiego Mesjasza na ziemię. Ale proszę Państwa, to tak tylko gwoli, prawda, naszkicowania kontekstu tego konfliktu. Natomiast ja się chciałam zająć bardziej szczegółowo takim troszeczkę tańcem dwóch wojowników, dwóch wielkich mocarstw militarnych, jakimi niewątpliwie są Stany Zjednoczone i Iran, które no jak do tej pory, prawda, no to troszeczkę na wzór tańca dwóch kogutów przed pojedynkiem, wydają się usiłować wpływać na siebie nawzajem, prezentując sobie różne rodzaje uzbrojenia, które to uzbrojenie mogłoby zagrozić przeciwnikowi w tym właśnie zapowiadanym konflikcie. Proszę Państwa, już miesiąc temu w zasadzie miało dojść do bezpośredniego ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, ale doszło do strącenia amerykańskiego drona zwiadowczego. Armia Iranu pokazała swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie systemu obrony narodowej, no i prezydent USA Donald Trump po prostu się tak szybciuteńko rozmyślił i zaproponował rozmowy pokojowe. Proszę Państwa, nie jest to pierwsza taka sytuacja, dlatego że już w styczniu 2016 roku jeszcze za czasów w końcówce rządów prezydenta Obamy doszło do takiej sytuacji, gdzie Iran przejął, skonfiskował dwa amerykańskie statki. Doszło do tego najprawdopodobniej, bo oczywiście Amerykanie nie przedstawiają całego kontekstu tego zajścia, doszło do tego najprawdopodobniej na skutek
przejęcia przez stronę irańską elektroniki tych obu okrętów. No i poniekąd przez w parę dni później doszło do zakończenia irańsko-amerykańskiej wojny handlowej i po prostu ta obręcz czy jarzmo sankcji wymierzonych przez Amerykę na Iran zostało znacząco poluzowane. Proszę Państwa, takich incydentów, kiedy Irańczycy zastosowali zupełnie nową broń w stosunku do swojego potencjalnego największego agresora, czyli w stosunku do Stanów Zjednoczonych, jest znacznie więcej. Ja sobie Państwu pozwolę przypomnieć, że w kwietniu 2014 roku, w momencie, prawda, kiedy eskalował konflikt na Morzu Czarnym, na Morze Czarne został skierowany niszczyciel amerykański Donald Cook. I ten niszczyciel został zaatakowany przez rosyjski bombowiec Su-24. Przy czym, proszę Państwa, ja będę potem to naświetlała, że tak naprawdę prawdopodobnie ta technologia, która została w tym starciu użyta, była technologią, którą Iran odpowiednio wcześniej użyczył stronie rosyjskiej. Proszę Państwa, tamta sytuacja była wyjątkowo spektakularna, dlatego że nad niszczyciel doleciał rosyjski bombowiec, który w ogóle nie był uzbrojony. Zakłócił całą elektronikę tego właśnie niszczyciela i posunął prowokację do tego, że 12-krotnie ten bombowiec jakby nadlatywał nad statek amerykański, pozorując atak bombowy. I po prostu przez cały czas trwania tego zajścia Amerykanie nie byli w stanie zareagować. Po prostu wszystko zostało wyłączone. Mieli wówczas taki specjalny system Aegis, z którego byli bardzo dumni. Ten system też został zdezaktywowany i sytuacja była na tyle upokarzająca dla Stanów Zjednoczonych i na tyle dramatyczna dla członków załogi, która to przeżyła, że kiedy ten statek zawinął do najbliższego zaprzyjaźnionego portu w Rumunii, to 27 członków załogi po prostu przed zejściem na ląd napisało swoje dymisje, bo po prostu powiedzieli, że oni nie są w stanie. To było takie zagrożenie życia i tak ogromny stres dla nich wszystkich, że skoro armia amerykańska nie może ich ochronić w takiej sytuacji wojennej, no to oni po prostu rezygnują ze służenia w tej armii. Proszę Państwa, również 4 grudnia 2012 roku doszło do przejęcia już przez armię irańską amerykańskiego drona. I wszystkie te zajścia, proszę Państwa, najprawdopodobniej zaistniały dzięki zastosowaniu przez Irańczyków jakiejś nieznanej technologii, najprawdopodobniej o podłożu magnetycznym, która to technologia po prostu uniemożliwiała przeciwnikom jakiekolwiek ruchy na polu bitwy. Mało tego, w 2015 roku jeden z czołowych generałów NATO na oficjalnej konferencji wspomniał, że nad Syrią Rosjanie roztoczyli taką bańkę elektroniczną o promieniu 300 kilometrów, która to bańka chroniła obszar pod nią, tak że wszystkie radary były ślepe, wszelka komunikacja radiowa była niemożliwa, ekrany kamer
różnych dronów zwiadowczych po prostu śnieżyły, nie funkcjonowały satelity nad tym obszarem, a także po prostu samoloty sprzymierzonych, również samoloty niemieckie, nie mogły latać w nocy. Po prostu dlatego, że w nocy systemy nawigacyjne były kompletnie ślepe, kompletnie dysfunkcyjne. Podczas tej konferencji ten generał NATO zarzucił Rosji, że zastosowała takie trzy bańki elektroniczne. To ostatnie zastosowane to było właśnie w Syrii. Natomiast poprzednio to samo miało się wydarzyć nad krajami bałtyckimi i nad Morzem Czarnym, gdzie uważano, że po prostu ta broń promieniowała, oddziaływała ze specjalnej bazy w Kaliningradzie. No i wreszcie w czasie konfliktu o Ukrainę, konfliktu o Krym, taka sama bańka powstała nad Morzem Czarnym z Krymem włącznie. Proszę Państwa, to są nowe technologie, które Amerykanów zaskakiwały. I jeszcze do roku 2017, to znaczy do momentu, kiedy profesor Konstantin Mail napisał swoją książkę pod tytułem Wojna na fale skalarne. Do tego momentu, wszystko wskazuje, opieram się tutaj na opinii pana profesora, że Amerykanie nawet nie wiedzieli, jakiego typu fizyka, nowa fizyka kryje się za tymi wyczynami inżynieryjnymi Iranu, a później Rosji. Profesor Mail był bezpośrednio wprzęgnięty w tą historię, ponieważ jak Państwo sobie zapewne przypominacie, parę lat temu pokazał się w Europie pan Keshe, Irańczyk, Pers, który się wychowywał w Londynie, w związku z tym był dwujęzyczny, język angielski był dla niego językiem równorzędnym, ojczystym. I pan Keshe zwrócił się właśnie do profesora Konstantego Maila, który zajmuje się elektrodynamiką, który jest elektronikiem i inżynierem energetykiem, z prośbą o zaopiniowanie patentów pana Keshe. Profesor Mail oraz inni członkowie wspólnoty międzynarodowej zapoznali się z tymi patentami i te patenty oczywiście weszły w życie, prawda? Kto nie słyszał dzisiaj o wolnej energii, o technologii Keshe, ale opinia profesora Maila jest znacznie bardziej zniuansowana. To znaczy, zdaniem pana profesora, Keshe był tylko i wyłącznie wysłannikiem armii irańskiej po to, żeby, ponieważ znakomicie znał angielski, ponieważ był w stanie tłumaczyć te patenty i o nich po angielsku opowiadać, jego zadaniem miało być po prostu uprzedzenie Zachodu, przede wszystkim koncernów zbrojeniowych, polityków, ale też i zachodniego świata nauki, że Iran pracuje nad tego typu uzbrojeniem i nad tego typu technologiami. Zdaniem profesora Maila, ponieważ Irańczycy byli
przez długie lata pozbawieni możliwości zakupu różnego typu uzbrojenia czy elementów potrzebnych do skonstruowania pewnych urządzeń, w związku z tym musieli wejść w sojusz z jakimś mocarstwem, który by im to umożliwiał. I w opinii profesora Maila na tego sojusznika strategicznego została wybrana Rosja, której właśnie Iran udostępnił pewne elementy tej technologii, chociaż wszyscy jesteśmy świadomi, że już od II wojny światowej w Związku Radzieckim te technologie w oparciu o pola torsyjne czy fale skalarne były już rozwijane. Dlatego, że o ile w ramach akcji Paperclip Amerykanie przejęli naukowców, którzy się zajmowali napędami antygrawitacyjnymi czy prawda, bronią atomową, o tyle naukowcy, którzy zajmowali się możliwym wpływem tak zwanych energii subtelnych na funkcjonowanie człowieka czy funkcjonowanie infrastruktury elektronicznej, ci naukowcy zostali przechwyceni przez Armię Czerwoną, wywiezieni na Syberię i tam od wojny, prawda, trwały badania, trwały doświadczenia. Zresztą ta książka Wojna na fale skalarne jest lekturą zadziwiającą, dlatego że Konstantin Mail opisuje, że w zasadzie cała zimna wojna była też takim przeciąganiem liny, jeżeli chodzi właśnie o użycie ze strony rosyjskiej pól torsyjnych, bo taka jest oficjalna nomenklatura w byłym bloku wschodnim, a ze strony amerykańskiej używano terminu fale skalarne i nad tym, prawda, oba bloki starały się pracować. Niemniej profesor Mail twierdzi, że to, w czego posiadaniu może być Iran, może być jakąś zupełnie nową bronią, która się różni na przykład od amerykańskiego harpu i że te zapowiedzi, które w tej chwili padają, że jeżeli Iran zostanie zaatakowany, to będzie to wojna totalna, że są w stanie dosięgnąć każdego kraju na kuli ziemskiej, że świat zachodni nawet nie ma odpowiedniej aparatury pojęciowej czy odpowiedniego nazewnictwa, żeby, prawda, przybliżyć się choćby do rozumienia tego typu uzbrojenia, które posiada Iran, że te przechwałki to może być nie tylko prężenie mózgów, tylko że faktycznie w razie gdyby Iran został w tej chwili zaatakowany, do tego typu kontruderzenia, do tego typu represji w stosunku do kraju dowolnego, w dowolnym punkcie na kuli ziemskiej mogłoby dojść. Ja tylko przypomnę, że już taka podstawowa groźba pada w kierunku jednego z najbliższych sąsiadów Iranu, to znaczy w kierunku Izraela. Iran ostrzega, że w momencie, kiedy zostaną naruszone jego granice, Izrael będzie miał 30 minut. Potem po prostu zniknie. Proszę Państwa, ja Państwu to opowiedziałam od strony takiej dziennikarskiej, anegdotycznej. Natomiast chciałam Państwa zaprosić. Mamy ogromny przywilej w NTV, że zgodziła się dla nas przeprowadzić serię wykładów dr Diana Wojtkowiak, która jest najlepszym w Polsce i chyba jedynym specjalistą właśnie w zakresie tych pól torsyjnych czy fal skalarnych.
Ja poproszę teraz realizatora o pokazanie takiego plakatu, który informuje o terminie tego naszego spotkania. Pod filmem w opisie znajdziecie Państwo szereg odnośników bądź do filmów na wideo z udziałem pani doktor, bądź do jej strony internetowej, której adres jest www.torsionfield.eu. Ja Państwa zwłaszcza zachęcam do wejścia na tej stronie do zakładki pod tytułem Sieć 5G do przesyłania pól torsyjnych nowe. Doktor Wojtkowiak włączyła się w naszą akcję, znaczy w naszą akcję, w tej chwili jest to już wspólna ogólnopolska akcja paru środowisk, ale doktor Wojtkowiak jest tam wyjątkowo aktywna, dlatego że jej zdaniem wprowadzenie do naszego kraju bezprzewodowego 5G jest ogromnym zagrożeniem właśnie z uwagi na to, co przy pomocy tej infrastruktury można zrobić, gdyby ktoś chciał zagrozić Polsce bądź polskiemu społeczeństwu. W tej zakładce Sieć 5G do przesyłania pól torsyjnych znajdziecie Państwo cały szereg pism, pism, referatów, artykułów, które pani doktor napisała specjalnie w kampanii, jaką toczyliśmy, żeby nie dopuścić do wprowadzenia tej tak zwanej mega ustawy telekomunikacyjnej, która ma za zadanie ułatwić operatorom 5G, prawda, wprowadzenie tego na masową skalę w Polsce. Zwłaszcza Państwu polecam, jeżeli chodzi właśnie o zastosowania militarne tej technologii, artykuł pod tytułem Trwałe skażenie Ziemi przez sieć 5G i dobrowolne poddanie się wykorzystaniu broni elektronicznej przez wrogów. Nasze spotkanie z dr Wojtkowiak będzie miało miejsce 16 listopada w sobotę. To będzie cała seria wykładów dla ludzi, jak to precyzuje pani doktor, z otwartą głową. To znaczy nawet dla maturzystów z otwartą głową. Możecie się Państwo przekonać, odwiedzając jej stronę, jak ogromny talent pedagogiczny posiada pani doktor, dlatego że to jest naprawdę nowa fizyka. To są naprawdę zagadnienia, które do tej pory nie znalazły swojego miejsca w nauce akademickiej, po prostu dlatego, że były obwarowane absolutnym tabu ze strony kompleksów militarno-przemysłowych. Niemniej pani doktor potrafi to naprawdę każdemu wytłumaczyć. Jest nawet taka mała strona, pola torsyjne dla dzieci. Natomiast proszę Państwa, zagadnienia, które pani doktor poruszy podczas swojego seminarium, no to naprawdę dla każdego coś miłego. Pierwsze zagadnienie, pola torsyjne na poziomie atomowym. W optyce, homeopatii, radionice, radiestezji i astrologii. Następnie spektroskopia pól torsyjnych, przenoszenie informacji pola torsyjnego przez sieć 5G, fotografie i teleportacje. Proszę Państwa, obecnie nauka rozszyfrowywuje i kodyfikuje oddziaływania tak zwanych energii subtelnych, które do tej pory były uważane po prostu za pogranicze parapsychologii, magii. Obecnie to już są naprawdę, to już zaczynają być w każdym razie na Zachodzie i w Związku Radzieckim pełnoprawne dziedziny badań.
pełnoprawne dziedziny badań i tak naprawdę ocenia się, że jak pani doktor sama wspomniała w jednym z wywiadów z Januszem, wiek XXI będzie wiekiem pól torsyjnych. Jesteśmy świadkami przełomu, wejścia zupełnie nowego paradygmatu w nauce i dlatego całe seminarium pani doktor jest zatytułowane Pola torsyjne, pola skalarne, perspektywą wyjścia z kryzysu nauki współczesnej. I wreszcie ostatni temat, który pani Wojtkowiak omówi, to będzie naturalny GPS bez sputników, urządzenie Dark Eyes firmy Lockheed Martin. Ochrona przed polem torsyjnym i inne. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy i tak szczególnie serdecznie chciałam zaprosić przedstawicieli wojska i zbrojeniówki. Dlatego, że nawet jeżeli my mamy świadomość, prawda, że oni tutaj we Wrocławiu nad tymi rzeczami pracują, to znaczy są wykonywane różne eksperymenty i badania, w tym na mieszkańcach Wrocławia, właśnie z użyciem pola torsyjnego, to myślę, że tak naprawdę o tym, jaka jest ogólna filozofia i sposób przeprowadzenia tych eksperymentów, wiedzą bardzo nieliczni. Natomiast wszystkich innych, którzy chcieliby się zapoznać z tymi zagadnieniami, serdecznie zapraszamy. O ile oczywiście Iranowi się uda utrzymać na dystans swojego największego, miejmy nadzieję, potencjalnego agresora. Dziękuję Państwu bardzo.